Ksiądz ocknął się z zapatrzenia, bo długi, żałosny ryk rozległ się gdzieś niedaleko, aż wrony poderwały się z krzykiem i skośnym rzutem leciały na kopa niska, a czarny, migocący cień biegł za nimi dołem po rżyskach i podorówkach. Przysłonił ręką oczy i patrzył pod słońce. Drogą od lasów szła jakaś dziewczyna, i ciągnęła za sobą na postronku dużą czerwoną krowę. Gdy przechodziła obok, pochwaliła Boga i chciała skręcić, aby księdza pocałować w rękę, ale krowa szarpnęła ją w bok i znowu ryczeć zaczęła. Na sprzedanie prowadzisz, co? Nie. Ino do młynarzowego Bysia. A stójże! zapowietrzona. No, Wściekłaś się, czy co? wołała zadyszana, usiłując powstrzymać. Ale krowa ją pociągnęła, że już obie gnały w dyrdy, aż kurz je zakrył obłokiem. A potem wlókł się ciężko po piaszczystej drodze żyd szmaciarz. Pchał przed sobą taczki dobrze naładowane, bo raz wraz przysiadał i ciężko dyszał. Co tam słychać, moszku? – A co słychać? Komu dobrze, to i dobrze słychać? Kartofle, chwała Bogu, obrodziły, żyto sypie, kapusta będzie. Kto ma kartofle, kto ma żyto, kto ma kapustę, temu dobrze słychać. Pocałował księdza w rękaw, założył na kark pas od taczek i pchał dalej. Lżej już, bo zaczynał się spadek łagodny. A potem szedł środkiem drogi w kurzawie, bo zamiatał nogami, ślepy dziad. Prowadzony przez tłustego kundla na sznurku. A potem leciał od lasu chłopak z butelką, ale ten ujrzawszy księdza przy drodze, okrążył go z dala i biegł na przełaj pól do karczmy to no znowu chłop z sąsiedniej wsi wiózł zboże do młyna, albo Żydówka pędziła stado kupionych gęsi, a każdy pochwalił Boga, zamienił słów parę i szedł w swoją drogę. Odprowadzony życzliwym słowem i spojrzeniem księdza, którymże już słońce było coraz niżej, powstał i krzyknął na walka. – Dołóż do brzuzek i do domu! Na nic się konie zmachają! – i poszedł wolno miedzami, odmawiał półgłosem modlitwy, i jasnym, pełnym kochania spojrzeniem ogarniał pola. Rzędy kobiet czerwieniły się na kopaniskach. Rozlegał się grochot zsypywanych do wozów kartofli, miejscami o rano jeszcze pod siew. Stada krów srokatych pasły się na ugorach. Długie popielate zagony rdzawiły się młodą szczotką z zbóż wschodzących. To gęsi niby płaty śniegu wbieliły się na wytartych zrudziałych łąkach. Krowa gdzieś zaryczała. Ogniska się paliły. I długie niebieskie warkocze dymu wciągnęły się nad zagonami. Wóz zaturkotał, albo pług zgrzytnął o kamienie. To cisza znowu obejmowała ziemię na chwilę, że słychać było głuchy bełkot rzeki i turkot młyna schowanego za wsią w zbitym gąszczu drzew pożółkłych. To znowu śpiewka się zerwała lub krzyk, nie wiadomo skąd powstały, leciał nisko, tłukł się po bruzdach i dołach i tonął bez echa w jesiennej szarości. Na ścierniskach, obszędzonych srebrnymi pajęczynami, w pustych, sennych drogach, nad którymi pochylały się jarzębiny o krwawych, ciężkich głowach, to włóczono role i tuman szarego, przesłonecznionego kurzu podnosił się za bronami, wydłużał i pełzał aż na wzgórze i opadał. A spod niego niby z obłoku wychylał się bosy chłop. Z gołą głową przewiązany płachtą, szedł wolno, nabierał ziarna z płachty i siał ruchem monotonnym, nabożnym i błogosławiącym ziemi. Dochodził do końca zagonów, nabierał z worka zboża, nawracał i z wolna podchodził pod wzgórze, że najpierw głowa rozczochrana potem ramiona, a w końcu już był cały widny na tle słońca, z tym samym błogosławiącym ruchem siejby, z tym samym świętym rzutem rozrzucał zboże, co jak złoty pył kolistym wirem padało na ziemię. Ksiądz szedł coraz wolniej, czasem przystawał, aby odetchnąć to znowu obejrzał się na swoje siwki, to przyglądał się chłopakom obtłukującym kamieniami ogromną gruszę, aż hurmem przybiegli do niego i chowając ręce za siebie całowali w rękaw sutanny. Pogładził ich po głowach i rzekł upominająco nie łamcie ino gałęzi, bo na bezrok gruszek mieć nie będziecie. My nie rzucali na gruszki ino no że tam jest gapie gniazdo ozwał się śmielszy. Ksiądz się uśmiechnął dobrotliwie i zaraz znowu przystanął przy kopaczach. Szczęść Boże w robocie! Boże zapłać! Dziękujemy! odpowiedzieli razem, prostując się, i ruszyli wszyscy do ucałowania rąk Dobrodzieja kochanego. Pan Bóg dał latość urodzaj na kartofle, co? – mówił, wyciągając otwartą tabakierkę do mężczyzn. Brali szumiennie i z szacunkiem w szczypty, nie śmiejąc przy nim zażywać. – Już ci kartofle, kiejkocie łby i dużo pod krzami. – A to świnie zdrożyją, bo jaki taki chciał będzie wsadzić do karmika. – A już i tak, drogie, na zarazę latem wyginęły, a i do Prus skupują. – Prawda, prawda… A czyje to ziemniaki kopiecie? A bory nowe. Gospodarza nie widzę, to mi rozeznać nie rozeznał. Ojciec pojechali z moim, manu, do boru. A to wy, Anna, jakże się macie? Zwrócił się do młodej, przystojnej kobiety w czerwonej chustce na głowie, która, że ręce miała uwalane ziemią, przez zapaskę ujęła jego rękę i pocałowała. Jakże się ma ten wasz chłopak, com gotowe żniwa chrzcił, Bóg zapłać dobrodziejowi zdrów się chowa i coś niecoś bałykuje. No, zostańcie z Bogiem, Panu Bogu oddaję. I ksiądz skręcił na prawo ku cmentarzowi, który leżał z tej strony wsi przy to polami wysadzonej drodze. Długo zanim spoglądali w milczeniu, na jego smukłą, pochyloną nieco postać, Dopiero gdy przeszedł niskie, kamienne ogrodzenie cmentarza i szedł między mogiłami ku kaplicy, co stała w pośród pożółkłych brzus i klonów czerwonych, rozwiązały się im języki. — Lepszego to i na całym świecie nie znaleźć — zaczęła któraś z kobiet. — Juści, chciały go też zabrać do miasta, żeby ojciec z wójtem nie jeździli prosić biskupa, to byś wago i nie mieli — no kopta, no ludzie kopta, bo do wieczora mało daleko, a ziemniaków mało wiele, mówiła Anna, wysypując swój kosz na kupę rzucącą się na rozkopanej ziemi pełnej zeschłych łęcin. Wzięli się chyżo za robotę. I w cichości, że ino słychać było dziadanie motyczek o twardą ziemię, a czasem suchy dźwięk żelaza o kamień, czasami ktoś nie ktoś wyprostował zgięty grzbiet, odetchnął głęboko. Popatrzył bezmyślnie na siejącego przed nimi i znowu kopał, wybierał z szarej ziemi żółte ziemniaki i rzucał do kosza przed się stojącego.